Cześć! Witam Was w drugiej turze w Dolinie Niezbędnej. Tak, w końcu powracam, ale o tym, co się działo, opowiem Wam już za chwilę. Dzisiaj gramy, słuchajcie, rodziną Dzwonek i Kretem, bo chciałabym tutaj jakby rozwiązać trochę tą sprawę tego naszego trójkąta miłosnego. Zobaczymy, co nam z tego wyniknie. Jesteśmy w środku nocy? Nie, chyba jeszcze nie ma środka nocy. Ale nasza droga Charlotta jest w ciąży. Otóż to. Z naszym Kretem, tak. Zaciążyła w końcu. Mam modę na to, żeby ciąża trwała jeden dzień, więc myślałam, żeby rozwiązać to w ten sposób, że zagramy tutaj jeden dzień. Zagramy u Kreta jeden dzień, wprowadzimy tam Charlottę. Skończymy sobie turę u Kreta, a później wrócimy jeszcze tutaj do dzwonków, żeby skończyć turę u nich. Myślę, że tak będzie, wiecie, całkiem spoko, no bo jak Jaromir przed chwilą dosłownie dostał awans, położył się spać, ale jak oni się dowiedzą, że Charlotta kolejnego tutaj gagatka im zostawi na utrzymanie, no to się chyba wkurzą, co nie? Tak mi się wydaje. Także Charlotta, ty się ogarnij. Ja cię proszę. I zjedz sobie coś. Weź sobie tam jakieś resztki i idź dalej spać. Chociaż nie, chyba już nie zaśniesz. A ty, młody, czemu wstałeś? To samo. Sprzedaj swoje dzieło pierwsze. I możesz pomalować? Będziesz chciał? No to nie wiem, pobaw się. Już mamy ranek, a ja się, słuchajcie, zastanawiam, jak rozwiązać też sprawę Hani i Wiktora. Bo jak wiemy z poprzedniego odcinka, czy no jednego z poprzednich odcinków w zasadzie, Hania ma się w stronę Wiktora dość mocno. Zwłaszcza, że oboje są rodzinni, oboje chcą mieć więcej dzieci. A ich małżonkowie nie bardzo w tą stronę chcą podążać. Zresztą ty masz większą relację właśnie z Wiktorem niż ze swoim mężem. Jesteście tylko zauroczeni, tutaj nawet nie ma prawdziwej miłości. Halo, co jest? Także ja myślę, że oni się chyba jednak zejdą. Sprawdźmy jeszcze, jak to wygląda między Jaromirem i Elżbietą. Ej, to byłoby takie idealne, żeby oni się, wiecie, spotykali razem i żeby się zdradzali wszyscy nawzajem. Boże, to byłoby piękne. W sensie, Hania i Wiktor spotykaliby się dlatego, żeby faktycznie w przyszłości stworzyć jakąś rodzinę, a w kwestii Jaromira i Elżbiety, no oni raczej, wiecie, nie mają czasu na to, żeby się jakoś specjalnie angażować. Więc raczej woleliby po prostu, no nie wiem, wdać się w jakiś szybki romans i po sprawie. Weź teraz jeszcze chwilę poćwicz. Daniel. Charlotta. No, mam nadzieję, że nie pękniesz przed 18. Okej, okay, ty masz dzisiaj do zrobienia kondycję. W końcu ci się przyda, może zrzucisz ten bęben. I charyzmę. No to dobra, dawaj najpierw ćwicz sobie przemowę. Oczywiście już ci randki w głowie, no bo jak? O, drugi trymestr. Chyba nie będziemy ryzykować. Ja myślę, że zaraz po prostu przejdziemy jednak do Kreta. Zanim ona urodzi. Fajnie jakby się pokłóciła z Hanią. No, idź słuchaj do swojej siostry. Na razie z nią porozmawiaj. Pogawędka. Ty idź do szkoły, bo zaraz się spóźnisz. Boże, zapomniałam o tobie, Daniel. No, przynajmniej sobie odrobinkę zabawy podniosłeś. Będziesz się ogarniał, jak wrócisz. Tak, wy ze sobą pogadajcie. Charlotta, co ci wyrosło w ciągu nocy w tym brzuchu? Nie, masakra. Ja myślę, że... poczekaj, czy możemy tutaj jakieś wredne
pokłóć się ze swoją siostrą. Tutaj różnica między wami właśnie wyjdzie, że Charlotte się bawi, ona w ogóle nie zważała na to, jakie konsekwencje przyniesie jej, wiecie, bycie z Kretem. Gdzie Charlotte marzy o tym, żeby być na jej miejscu. A ty, kurczę, idź poćwiczyć sobie. Już, szybciutko, kłócimy. Hania musi jej powiedzieć, że jest mega nieodpowiedzialna, nasza Charlotte, że jak ona sobie dalej wyobraża życie tutaj w tym domu. A ten tam walczy o przetrwanie! Dobrze, pokłóć się jeszcze raz. Charlotte, nie chcę cię widzieć, jak wrócę z pracy. Masz się wyprowadzić, masz się wynieść na gorącym sygnale. Nie chcę cię tu widzieć. Dobra, idź się załatw, słuchaj. Hania, a ty nie kąp się teraz, bo ty do pracy idziesz. Zaraz po ciebie przyjadę. Jaromir, dobrze, ty tutaj nad kondycją sobie popracujesz troszkę. Charlotte się załatwi. Weźmie sobie prysznic. Dobra, Hanka już poszła. Więc w zasadzie możemy się przełączyć już między rodzinami. Dajmy na to właśnie koło 13. Postaramy się wprowadzić Charlotte do Kreta. Także wychodzimy już do otoczenia. Zapisujemy oczywiście. Jan, co u ciebie słychać? W zasadzie to chyba nic szczególnego. Oczywiście chcesz mieć kociaki albo szczeniaki. Ale wiemy, że będziesz miał kociaka od Patrycji. No i co? Oczywiście on tutaj chce z Patrycją jak najwięcej interakcji dokonywać. Zdobyć punkt umiejętności do pracy? Nic więcej nie potrzebujesz. W międzyczasie może wam szybciutko opowiem, co się wydarzyło u mnie. Generalnie nie wiem, czy czytaliście moje posty w karcie społeczności na YouTubie, czy nie, ale wypadł mi dysk. Miałam operację kręgosłupa, ponieważ ten dysk zatrzymał się na korzeniu nerwa, spowodował u mnie okropną rwę kulszową i jedynie operacja no, była w stanie pomóc jakby na te wszystkie dolegliwości bólowe. To był dramat. Jestem w tym momencie, jak to nagrywam, troszkę ponad 2 tygodnie po operacji, więc czuję się już znacznie lepiej. W końcu siadam właśnie do nagrywania. Niestety, teoretycznie jeszcze przez kolejne 2 tygodnie nie powinnam zbyt długo siedzieć. Dlatego możliwe, że będę, wiecie, nagrywać to na jakieś raty czy coś. Nie wiem, czy dam radę robić 3 filmy w tygodniu, żeby jeszcze na ten czwartek coś było, ale na pewno wyzwanie wężownika i Doliny Niezbędną będziemy jakby dalej kontynuować, bo to są moje 2 główne serie. No i co? No, z biegiem czasu będzie coraz lepiej. Z biegiem czasu będzie coraz lepiej. Sprawdźmy tylko teraz jeszcze, czy Kret idzie dzisiaj do pracy. Na 22. No dobra. I w ogóle jak my tutaj rozwiążemy kwestię pokoju dla dziecka? Trzeba będzie im dobudować chyba jakąś górę czy coś. Na razie dziecko postawimy, wiecie, kołyskę tutaj. To takie małe dziecko nie potrzebuje zbyt wiele. Będziemy zbierać kasę na to, żeby zrobić jakiś mały remont. To wiesz co, ogarnij się trochę. Później zadzwoń do Charlotte. Ona ci powie w międzyczasie, że wiesz, dziecko mamy w drodze. I wtedy ją zaprosisz. Jest 9, także zaproś ją, bo zanim ona tutaj przyjdzie. A ty za ten czas mógłbyś podać jakieś śniadanie, nie wiem, płatki czy coś, bo ona też jest głodna. Weź sobie miskę, ona od razu idzie oczywiście zjeść z tym swoim dużym brzuchem. Okej. Rozmawiacie o dziecku. Przynajmniej się poczuwasz do tego. Już rozmawiacie o wystroju i tak dalej. Jest prawie 12, więc słuchaj, zaproponuj, wprowadź się. Ja myślę, że Kret nie jest taką osobą, która dążyłaby od razu do małżeństwa ze względu na dziecko.
On raczej będzie chciał podejść do całej tej sprawy, wiecie, na chłodno, poczekać, co im ten czas rodzicielstwa przyniesie. Jeśli ich związek się w ogóle sprawdzi, bo to był jakby romans, on musi dopiero poznać tą kobietę, ale oczywiście nie zostawi jej na lodzie, kiedy siostra ją wyrzuciła z domu, co nie znaczy od razu, że mają się hajtać. Dobra, jest 12. Ona już powinna się tutaj wprowadzić do nas. Samą Charlotte, proszę. Okej. Dzięki ci, mój partnerze, za to, że mnie przygarnąłeś. Jakie do zobaczenia? Co ty? Gdzie ty idziesz? No nie, no weź. Ona nigdzie nie idzie. Zaproponuj, wprowadź się. Przyszła się nażreć i co? Ej, Charlotte. Bo ona niby do pracy idzie. Nie! Wróć się. Zaproponuj. Wprowadź się, błagam. Nie odbieraj teraz telefonu. Dobra, za długo to trwało. Dobra, Jan, jeszcze raz. Zadzwoń do niej. Zaproś ją od razu. Ona przecież idzie do pracy, więc trzeba o 11 maksymalnie już ją tutaj wprowadzić. Obejmij ją romantycznie. Cieszysz się na to, że masz dziecko. No co ja ci powiem. I słuchaj. Dobra, niech się wprowadza od razu. Okej, akurat jest ten moment, że jej wskoczył brzuch, więc super. No i dobra, może... Musimy zaczekać, aż troszkę zarobią jednak... No bo co my tutaj wykombinujemy za 2000? Piętra raczej nie wybuduje za tą kwotę. Ale będziemy wam spełniać teraz te wszystkie pragnienia, także słuchaj, ucz się opanowywać gniew, Kret. Opanowanie gniewu. Proszę bardzo, się ucz. A ty, ojejku, ty się musisz zająć sobą, kochana. Proszę tutaj, podaj drugie śniadanie w sumie, czemu nie? Możesz przyrządzić tosty z serem na przykład. Muszę wam tutaj przynajmniej stół przestawić, żebyście mieli jak oboje usiąść do jedzenia. Weź sobie kąpiel z bąbelkami, bo na pewno jesteś zmęczona. A ja wam tutaj za chwilkę spróbuję coś ogarnąć. Dobra, tutaj na razie będzie taka jopa, ale nie mam za bardzo co tutaj wstawić teraz. W sensie... No, chciałam im przedłużyć tutaj te blaty, ale kasa potrzebna na inne rzeczy ważniejsze. Matko, mamy poród! Trzeba zapisać. Jeżeli chodzi tutaj, słuchajcie, o to, jaka płeć dziecka ma być, to jest mi to zupełnie wszystko jedno. Ale kwestia jego kolorów. Pierworodnego raczej nie chcę. Dwa maluchy! Co? Oh my god. Bliźniaki zmajstrowaliście? Jeszcze rudy będzie. O kurczę. Muszę wyłączyć te cutscenki. Dobra tam, stary, trzymaj Bahora. Bo ja muszę rodzić drugie. Chłopiec i dziewczynka. O, nie wierzę. Czekajcie, ja muszę sprawdzić, jakie wy macie kolory. Nie, tego się nie spodziewałam. Co ty masz za jakiś dziwny kolor oczu, jasno-niebieski? To jest chłopiec. On też jest rudy? Ale po kim? On ma taką, chyba tą drugą karnację. A dziewczynka jest ruda.
Ma piwne oczy. I chyba trzecią karnację. Kurczę, nie wiem, słuchajcie. Wydaje mi się, że sprawdzimy sobie ich osobowość i na tej podstawie podejmę decyzję, ale nie, nie do wiary, że bliźniaki im się wylosowały. Nie dam rady. Ja tego naprawdę nie miałam jak ustawić. Nie sprawdzałam tego przecież. Dobra. Jakie imię? Dzisiaj imieniny obchodzą Augustyn, Dalmacjusz, Dalmacy, Eufroniusz, Kamelia, Kira, Krzywosąd, Lidia, Marana, Miłosław, Nikodem, Nikodema, Piotr i Szczepan. Ja myślę, że dziewczynka może mieć na imię Lidia, a chłopiec Piotr. I tak zobaczymy, czy oni w ogóle mają jakieś fajną osobowość. Najwyżej będziemy losować dalej. Trzeba ich selektablować. To jest dziewczynka, to jest Lidka. Dobrze. Uczyń aktywną. Ej, no powiem ci, że nie jesteś podobna do nikogo aż tak bardzo. No, nie byłoby to głupie. Jeszcze trzeba Piotra aktywować. I on jest rybą. Ej, słuchajcie, oni naprawdę super. W sensie fajnie, że inaczej, ale myślę, że wyjdziemy jeszcze raz do otoczenia. Ale myślę, że spróbujemy wylosować jeszcze raz. Zawsze jeśli kolejne dzieci będą, wiecie, takie nie bardzo, no to możemy wczytać całą grę od nowa i będziemy mieć dokładnie tą samą mieszankę. Także okej, wychodzimy bez zapisywania. Nie zapisuj. Bliźniaki! Okej, to mi bardziej przypadło do gustu w kwestii wyglądu. I mamy co? Chłopca i dziewczynkę, czyli dokładnie tak samo. Zobaczymy tylko, jak to drugie dziecko będzie wyglądało. I te jasno niebieskie oczy. Prawdopodobnie to jest jakaś podmianka po prostu. Okej, ale oboje są jasnej karnacji. Chyba będziemy losować jeszcze raz. No i teraz tak, selektablujemy. Ej, no dobra, jakby tutaj dalej jest jeden baran i skorpion. Fajnie, że te dzieci mają zupełnie inne charaktery od swoich rodziców, ale jednak wolałabym... Chociaż z drugiej strony, przynajmniej kolory mają takie same. A to są bliźniaki, więc... Kurczę. No dobra. Mamy naszego Piotra i Lidię. No super, tylko co teraz? Co my teraz mamy z wami zrobić? Dobra, włóżcie te dzieciaki. Nie do wiary. Normalnie ja w to nie wierzę, co się tutaj wydarzyło. Słuchajcie, tak miało być. Kusi mnie, żeby jednak wyjść jeszcze raz. Próbuję jeszcze raz, najwyżej będziemy wczytywać grę od nowa. Jakoś mnie tak kusi, żeby zobaczyć kolejną mieszankę. Nie. To chyba od razu powinno odpaść. Przecież nikogo rudego tutaj nie ma, co po listonoszu. Chyba, że ktoś u was w rodzinie był rudy. Ej, ten wygląda super. Ale jeszcze raz. Okej, czarne włosy, brązowe oczy. Zaraz zobaczymy... to jest chłopiec, tak? Zaraz zobaczymy jeszcze dziewczynkę. Ej, czarne włosy i jasno niebieskie oczy. Dobra, zobaczymy wasze charaktery. I może wy zostaniecie jednak. I teraz tak. Lidia. Dalej jest baran. I ryby. Dobra, słuchajcie, zostawiamy ich w ten sposób. Są podobni. Mają chyba ten sam odcień skóry. No, ten sam odcień skóry, ten sam kolor włosów, inne oczy. Może będą w miarę podobni do siebie, także zostawiamy. I teraz już oficjalnie mamy Piotra i Lidię.
Ja sobie tutaj muszę zaznaczyć, że w pierwszy dzień drugiej tury urodziły się nam bliźniaki. Kołyski jeszcze raz muszę zakupić i zaraz to zapisujemy, żeby w razie czego nam się o Matko Bosko nie zepsuł ten zapis. No pięknie, żeście się załatwili. Jan, perfekcyjny strzał to był. Wiecie co, ja myślę, że Charlotte będzie chciała to zwieńczyć małym Barabara. Póki dzieci są jeszcze małe. A te dalej romanse w głowie. Co ona się tam będzie? Co z tego, że ma dzieci? Co z tego, że jej siostra Hania zrobiłaby wszystko, żeby być w tej sytuacji? Dobrze. Barabara, żadnego starania się o dziecko już. Musicie sobie zabawę poprawić. No i tak, zastanawiam się jeszcze, czy zmienić im nazwisko na Kret, ale chyba nie. Oni nie są przecież po ślubie i tak dalej. Chociaż z drugiej strony, czy Charlotte się będzie chciała później przyznawać do tych dzieci? Czy ona się będzie nimi dobrze zajmowała? Jak ona, wiecie, romanse ma w głowie? Jaką ty masz drugorzędną aspirację? Bo już nie pamiętam. Bogactwo. Okej, okay, już jutro będą mieć urodziny. Jak wy zarobicie na to, żeby im pokój jakikolwiek zrobić? Ja nie wiem. Dobra, Jan, idź ty, weź prysznic. I skorzystaj. Charlotte, ty posprzątaj może trochę, co? No i super. Gdzie ja to mam niby postawić? Na samym środku pokoju, no bo gdzie? Idź, zarabiaj na tą całą twoją rodzinę. Wstawaj, wstawaj, zmieniaj pieluchy. Powiedz, że dostałeś awans. Jest. Manuel Karat. Weź go, wyproś. Pożegnaj się z nim od razu, zanim wejdzie. Jan, no sorry, chłopie, nie masz czasu teraz na spanie. Bo idziesz do pracy! O kurde. Nie sprawdziłam, na którą godzinę. Jadę w cholerę. Ej, ale ty zdążysz wrócić? Do 15, a Charlotte od 13. No, spóźnisz się, Charlotte. A masz jakiś dzień wolny? Ej, dobra, to nie idziesz, bo dostaniesz kasę z urlopu macierzyńskiego. Dobrze. Dobrze, dobrze. Jan, chcesz zdobyć punkt umiejętności? No to wskocz do basenu. A Charlotte będzie się uczyła charyzmy. Nie graj teraz. Urodziny! To już? Lidia! O co? Co? Okej. Pięknie. O Jezuniu. O Jezus. No i super. I co teraz mamy z wami zrobić, wypełzaki dwa? Najpierw musimy wam przebrać te pieluchy. Słuchajcie, udało mi się zrobić taki mały pokoik tutaj. No niestety nie stać nas było na piętro. Same schody kosztują fortunę tutaj, więc nie było szans. Pytanie, czy my możemy teraz zmienić wygląd? Zmień wygląd Lidii i zmienimy wygląd Piotra też. O kurde, jaką ty masz małpią buzię! Mały nos chyba po Charlotte, bo tak mi się wydaje, że Charlotte ma taki płaski nosek. Słuchajcie, ja nie jestem w każdym razie mistrzem rozpoznawania schematów. Weźmy jej jakąś taką ładną fryzurkę. Ojejuś. Powiem ci, że w żółtym kolorze naprawdę ładnie wyglądasz.
Czy takie spineczki? Nie, to nie. W tym wygląda bardzo uroczo. Ale myślę, że poszukamy czegoś innego. Nie wiem, słuchajcie, jeśli wy macie pomysł, do kogo ona będzie bardziej podobna, albo który to jest schemat twarzy. No, wydaje mi się, że dół ma taki bardziej po Charlocie, oczy może są po Janie. Nie, myślę, że ty będziesz miała proste włosy, bo nie wylosowały ci się żadne takie, wiesz, kręcone. I wydaje mi się, że po prostu w tych koczkach ślicznie wyglądasz. No, zostawimy ci te koczki, zaraz jeszcze spróbujemy zmienić ubranie. I zobaczmy, jak Piotr wygląda. Kurczę, on ma rzęsy po prostu, takie rzęsiska. Ale dół twarzy bardzo podobny do tego, co Lidia ma. Ty chyba masz takie troszeczkę falowane te włosy. Możemy coś takiego zrobić, coś znaleźć. Ale ty jesteś słodziak, no nie mogę. Okej, ja tutaj nie mam mesza. Nie, ja myślę, że w tym wygląda na tyle uroczo. O, albo w tych włoskach. O, dobra. Damy ci te włoski. Super wyglądasz. Tylko teraz pytanie, czy my mamy tutaj w ogóle szafę jakąkolwiek? Chyba nie. Wypadł z tym na zewnątrz. Tutaj sobie możesz mieć maszynę do ćwiczeń. Nie musi ona być koniecznie przecież w domu. Zrobimy sobie tutaj szafę. I co te dzieci potrzebują? Ty chcesz nauczyć Piotra chodzić, więc ucz go chodzić. Charlotte, ty zajmij się sobą, proszę cię. Weź sobie jakieś resztki czy coś. Stać was kogoś na mądre mleko? Nie. Ciebie stać. Okej. Pytanie tylko. No właśnie, tutaj się przyda ta druga szafka. W sensie kolejna. To sobie możemy przenieść. Mądre mleko damy tutaj. Charlotte, a ty miałaś jeść. Błagam cię, nie dopijaj mnie. A ty weź tam się, nie wiem, skorzystaj. Weź prysznic do spania. Albo nie, no przecież musicie to posprzątać wszystko. Jeju. Dobra, idź spać. Ty też pójdziesz spać. Nie wiem, jak wy to wszystko ogarniecie, ale powodzenia. O nie, czekaj, czekaj, czekaj. Nie. Ucz korzystać z toalety. Charlotte, czemu ty mnie w ogóle nie słuchasz? Litka się zaraz zesra. Okej, nauczyła się. Zostaw ten telefon! Opróżnij. Jan je lunch w pracy, gdy biurowa kuchenka mikrofalowa zaczyna dziwnie się zachowywać. Jan majstrował ze swoją kuchenką mikrofalową w domu, ale nie jest pewien, czy powinien otwierać urządzenie w pracy. Wezwij ekipę. Okej. I ucz jeszcze Piotra, zanim się zesra w gacie. No, powiem ci, że to tak na ostatek. I teraz tak. Lidię do kojca. Nakarm Piotra. Do pracy nie idziesz. I Piotra schowasz do kojca. I teraz masz czas na to, żeby sobie wszystko posprzątać, rozumiesz? Wyrzucić te wszystkie butelki. Ej, dalej kisnę z tego. Nie spodziewałam się, że ten odcinek będzie po prostu taki mocny, że bliźniaki nam się trafią od razu w drugiej turze i to jeszcze u nich. No to jest niemożliwe. No i teraz tak, musisz posprzątać wszystkie rzeczy inne, które są do posprzątania. Nie wiem, masz coś? Chyba nie masz. Potrzebujesz kreatywności do pracy. Czy stać nas jeszcze na jakąś sztalugę? Albo coś, nie wiem.
To jest tylko wystrój. No nic cię nie stać. Patrz, tak niewiele ci brakuje. No to słuchaj. Nie, idź, popływaj sobie w basenie chociaż chwilę. Jak Jan wróci z pracy właśnie, to kupimy ci sztalugę. Pięknie, dostałeś awans, przyprowadziłeś wiedźmę. Pożegnaj się z nią, pożegnaj, bo ona będzie mnie denerwowała zaraz. Będzie, wiecie, chciała dzieci tam ogarniać. Nie, 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 nie. Dziękujemy pani bardzo za odwiedziny. Waleria. Ale wiesz co, Jan, ja myślę, że ty powinieneś zadzwonić sobie do Patrycji. Jak tylko się umyjesz, pokaż, charyzmy ci brakuje. To wiesz co? Towarzystwo masz wypełnione, to poćwicz sobie przemowy. I teraz tak, ty ucz Lidię chodzić, a ty w sumie ucz Piotra. Musimy jakoś pogodzić, słuchajcie, naukę dzieciaków z ich nauką. Niby mają 5 dni jeszcze, żeby dorosnąć. Ale wiecie, później może braknąć czasu czy coś. Okej, Piotr się zaraz nauczy. Super. I proszę ja ciebie, dzieciątko. Idź użyj. Ty za ten czas tak samo. Właśnie weź sobie... Nie, 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 nie masz czasu na kąpiel z bąbelkami. Skorzystaj i weź prysznic. I zaraz trzeba będzie Piotra wrzucić do kojca. Za ten czas Lidia też się nauczy chodzić. Okej. Jan, wiesz, że masz może troszkę lepsze zajęcia niż... brakie... niż pływanie w środku zimy. Wychodź stąd. Już. Czego ci brakuje do awansu? Charyzmy, właśnie, charyzmy. Proszę ćwiczyć przemowy. Piotruś sobie wyszedł, okej. Widzę, że on taki bardziej logiczny będzie chyba. A pasujesz mi na taką, wiesz, duszę artystyczną, jak jesteś rybką. A ty? Nie wiem, zobaczymy. To nie był najlepszy tydzień! No słuchaj, czego się spodziewałaś, jak ci się bliźniaki urodziły? Lidia, nie gada już z królikiem, tylko z mamą byś pogadała. Gazet mamy za dużo. Jezus, ogrodnik by się przydał. Jakaś masakra. Charlotte. Resztki, prysznic, ja nie wiem. Jeszcze to zajmowanie się tymi dziećmi jest takie monotonne, takie uciążliwe momentami. Nie pójdziesz do pracy. Wszyscy w pracy próbują domyślić się, jak działa nowe urządzenie, gdy do pokoju wypoczynkowego wchodzi Jan. Zdaje się, że gdzieś zaginęła instrukcja. Czy Jan powinien spróbować złożyć urządzenie bez instrukcji, czy zadzwonić do producenta i spytać, jak to zrobić? Spróbuj bez instrukcji. Okej! Jan to jednak złota rączka. A Charlotte nigdzie nie idzie. Kiedy Jan ma wolne? No jutro mam wolne, no pod warunkiem, że nie dostanie awansu, bo później się może znowu wszystko pozmieniać. Ale nie, spoko, jakby to ona sobie jutro pójdzie do pracy, a on zostanie z dziećmi. Wymienią się w końcu. Charlotte, a ty? Ty jesteś samotna. Zadzwońże sobie do kogoś. Muszę tylko sprawdzić, z kim ona miałaby mieć ewentualnie romans. Do Jaromira to ty raczej nie dzwoń. Gerard Rabuś. Pokaż mi po chemii. Dobra, dzwonimy do tego Rabusia. Okej, Jan znowu przyprowadza wiedźmę. Nie, weź, wyproś ją. I w zasadzie możesz sobie powyrywać chwasty trochę. No trzeba ogarnąć tutaj dookoła domu. Czy ty to robisz w szlafroku? Nie, myślałam. No. Ela Sranda. I akurat tak a propos Eleganda. Słuchajcie, ostatnio strasznie śmiałam się z mojego męża. W sensie, tak mi się skojarzyło to Eleganda z moim mężem. Bo on jest panną, on jest totalnym pedantem.
I on cały czas chodzi za mną. I zamiast krzyczeć Elaganda, krzyczy: ale brudno, ale brudno. I to mnie tak rozwala, jak mi się to skojarzyło. Elaganda, Elaganda, ale brudno. Tak, to totalnie jest mój mąż. Ty, proszę cię, zadzwoń do Patrycji. Chociaż tak na koniec tury. Porozmawiaj sobie z nią chwilę chociaż. Pochwal się, że dostałeś tą kartę. Możesz sobie teraz iść do garaża Wojtka. Do garaża? Do garażu Wojtka możesz iść. I słuchajcie, jednak w tym momencie skończymy odcinek. No tutaj się aż tyle wydarzyło, że... dzwonkami sobie zagramy z inną rodzinką. Może z Patrycją? Zobaczymy. Zresztą i tak jest tylko 7 rodzin, więc jest nieparzyście. Jedna rodzina musiałaby być osobno, także zobaczymy, jak się nam to wszystko rozwiąże. Nie spodziewałam się, słuchajcie, naprawdę, że tutaj będzie dwójka dzieci i że tyle czasu nam to zajmie. No, szaleństwo. O, miło mi, że akurat oboje sobie tutaj przyszliście. No dobra, nara. Widać, że Lidia jest trochę bardziej żywiołowa niż... niż Piotruś. Jestem mega ciekawa, co z nich wyrośnie. Niby są bliźniakami, dół twarzy mają jakby podobne, kolory oczu inne, także coś ciekawego w końcu się tutaj dzieje. Nie mogę się doczekać kolejnego odcinka w kolejnych rodzinach, co to będzie? Tam też będą jakieś dzieciaki. No i tyle, no. Zapraszam was też na inne moje playlisty. W sensie... Zapraszam was do oglądania innych moich filmów i oczywiście zostawcie subskrypcję, będzie mi bardzo miło. I dzięki za oglądanie. Cześć!